Jesteśmy fundacją Crash on Trash. Poprzez działalność artystyczną prowadzimy edukację ekologiczną. Tworzymy scenariusze, wideoklipy, choreografie, rekwizyty, kostiumy i wiele, wiele innych. Zawsze przemycamy upcycling, stąd nasza nazwa Crash on Trash, ze słabości do śmieci. Dlaczego właśnie śmieci, sztuka i ekoedukacja? Same śmieci działają na nas bardzo kreatywnie, bardzo twórczo. Tworzymy z nich instalacje artystyczne, jak na przykład miejskie nurty z zużytych opon i dętek rowerowych, upcyklingowe kostiumy, scenografie, eksponaty czy rzeźby. Ponadto angażujemy plastyków do działań twórczych. Chcemy promować sztukę ekologicznie zaangażowaną. Wspieramy młodych w rozwijaniu ich talentów i pasji. Aby poruszyć odbiorcę i zwrócić uwagę na ważne tematy ekologiczne, dbamy o jakość naszych projektów. Zarażamy entuzjazmem wielu zdolnych ludzi ze środowiska artystycznego. Filmowców, fotografów, tancerzy, cyrkowców, muzyków, kompozytorów, wokalistów, charakteryzatorów i plastyków. Cieszy nas zaangażowanie coraz szerszego grona ludzi, w tym naszych wolontariuszy, chętnych do eksplorowania sztuki upcyklingu. Prowadzimy też warsztaty skierowane do różnych grup wiekowych, udowadniając wszystkim, że drugie życie śmieciom dać warto.